Dzień dobry moi kochani, drugi dzień na safari. Żyjemy! Żyjemy, ale co w nocy było słychać? W nocy obudziły nas lwy, dosłownie tak tuż za namiotem. Tak blisko jeszcze, no w szoku byliśmy. Ostatnio byliśmy, to słyszeliśmy guźce. Natalia mówi, że idziemy sami, nie wzywamy Masaja do eskorty nas do stołówki. Ryzykujemy. Ryzykujemy życie, żeby wam pokazać. Robimy wielki revealing. Wygląda bezpiecznie. Idzie Frank. Jak Frank jest tak odważny, że chodzi sam, patrzcie na co to uważać. A słonia kupa, czy czyja to kupa? Nie, to fala. Nie, słonia chyba za mała, ale jakiegoś dużego zwierzęcia. Frank, these poops you can see here. What animal make them? Buffalo? They come that close. Babu. Oh, you know already. Good morning. In the night they are walking around everywhere. We've heard lion. All the lion. I mean all the nights they were rolling. But so close, like 10 meters away. No, in the night the sound. Do the sound again. Do the sound again, please. In the night the sound travels more because it's of the moisture. So there were one pride on this side and this side. Maybe they were competing there. I did hear two males. One. Yeah. And then another one. Don't come, this is my place. Okay, so they communicate like that. Yeah. No nam się zdawało, że to 10 metrów było. Frank mówi, że trochę bardziej niesie ten odgłos. To mogło być może troszkę więcej, ale naprawdę było blisko. Morning. Moi drodzy, my tutaj jemy śniadanko, a Frank wypatrzył zebry, czyli gdzieś niedaleko tutaj. Wow. A tam balony. Good with the animal sounds, really good. Pani przyniosła nasz lunch. Zaraz ruszamy w drogę i lunch będzie gdzieś w terenie. Piękne okoliczności śniadania. Zobaczcie, tutaj cały ten teren jest niczym nieogrodzony. Tutaj nie ma żadnego płotu, nie ma nic pomiędzy nami a zwierzętami dzikimi. Tu jest pierwszy domek, to jest nasz akurat namiotodomek taki, a ich jest tam cały taki rządek. Frank mówi, że te kupy to są kupy bawołów, bo one tak potrafią sobie podejść blisko. Pełno tego tutaj jest, także faktycznie musiało ich tu być sporo. A tu są termity nawet. Nie powinienem chodzić sam po tym ośrodku bez ochrony, ale patrzcie na to. Się pytałem Franka właśnie, co to jest. Powiedział, że to są takie kopce termitów. Te dziury są duże, także może tam jakieś inne zwierzęta żyją. Zaraz zapytam Franka. Pogodę mamy taką niesłoneczną, dosyć chłodno wręcz nawet. Także gdybyście wybierali się tutaj do Serengeti, to warto wziąć jakąś bluzę. Nie jest zimno, że tam kurtek nie potrzeba, ale bluza może się przydać, zwłaszcza tak nad ranem jak teraz. Idziemy. Dzisiaj ja jestem twoim Masajem bodyguardem. Patrzcie, co tutaj się dzieje. To wszystko zwierzęta tutaj dookoła. Ta kamera jest szerokokątna, cholera. Nie będzie tak dobrze widać tego. Frank pali już auto. Ruszamy na niesamowitą przygodę. Dla tych rzeczy. So many animals just outside the camp. You can stay here all day. Moi drodzy, tam za nami w tle widać latające balony. Można takim balonem sobie zrobić przelot nad safari, nad parkiem narodowym. Jest to dwugodzinny lot i kosztuje on w okresie, kiedy jest migracja, czyli mniej więcej teraz, $800 za osobę. W okresie, kiedy tej migracji nie ma i nie ma tych dużych stad zwierząt, taki przelot kosztuje około $500 za osobę. Także jeśli ktoś ma dość gruby portfel, myślę, że jak najbardziej musi to być cudowne przeżycie. Nas niestety na to nie będzie stać. Chyba, że ktoś się znajdzie, to PayPal nasz podam na dole w opisie tego filmu. Żartuję. I właśnie zobaczyliśmy nasze pierwsze lwy. Tam na tamtym drzewie są dwie lwice. Ten samolot, który właśnie przeleciał, to patrol, który sprawdza wszystkie auta, które naruszają jakieś zasady tutaj parku i wykraczają poza szlaki wytyczone do jazdy. A dlaczego lwy wchodzą na drzewo? Bo wypatrują ofiarę albo chcą uniknąć różnych insektów, które dopadają je na ziemi. Ale pierwsze lwy są zaliczone. Trzy samice. I zbliżamy się do sępów.
można powiedzieć, że guście żyją życiem takim idealnym dla niektórych facetów, bo żyją sobie tylko w męskim gronie, a dołączają do kobiet tylko po to, żeby robić dzieci i uprawiać miłość. To jest życie. To jest życie guścia, moi mili. Teraz trochę przyspieszyliśmy, bo udajemy się w to miejsce, w którym byliśmy wczoraj, w którym chowały się małe lwiątka ze swoją mamunią w krzakach. I jedziemy w to samo miejsce zobaczyć, czy wciąż tam są, bo jak jest samica z małymi lwiątkami, to one się za bardzo nie przemieszczają, bo jeszcze te młode są zbyt małe na pokonywanie takich dużych odległości. Także jest duża szansa, że wciąż będą w tym samym miejscu. Ale Frank musi znać wszystkie te miejsca normalnie jak własną kieszeń, bo powiedział, że jedziemy tam, gdzie wczoraj była ta lwica z małymi lwiątkami. No i jedzie w to miejsce, gdzie ja bym nie miał pojęcia, gdzie to w ogóle jest. To ja się spytałam go, ile razy był tutaj w tym parku narodowym, no to on nie jest w stanie nawet tego zliczyć, także... How big the Serengeti is? 14 300 km kwadratowych teren. Jest co tutaj zwiedzać. Dobra, dotarliśmy w to miejsce i coś tam ludzie wypatrują, ale... Są... Not with cats. Mamy trójkąt. Dwie samice i samiec. Niewzruszone są zupełnie nami. Dorodne i zdrowe. Ostatnim razem to widzieliśmy, miałam wrażenie, że już takie u skraju po prostu wykończenia. Tylko leżą te wariaty. Are there parts of Serengeti that are not covered with roads and no access, something like that? Yeah, some places are not covered. It's every national park. Some places have to be only for the animals. Taka ciekawostka o sępach, które gdzieś tam z dala krążą nad tymi stadami ogromnymi. My myśleliśmy z Łukaszem, że może gdzieś tam jest jakaś ofiara, ale nie. Często właśnie sępy podążają za migracją. Wraz z migracją się przemieszczają w nadziei, że jakieś zwierzę padnie albo zostanie zabite. Dopiero 11:30, a my już widzieliśmy tyle zwierzaków, których nie udało nam się zobaczyć ostatnim razem. I z tak bliska słonie i wow. Ta ciekawostka o hienach mnie zszokowała. Samica jest znacznie większa od samca i silniejsza i mało tego, potrafi nawet naśladować jakby, to ciężko tak powiedzieć, męskie organy, czyli nawet czasami ciężko powiedzieć, czy to jest samica, czy samiec. Jesteśmy otoczeni przez setki, jak nie tysiące zwierząt wokół. Często widzimy stado zebr, antylop, gnu, a pośród nich nasze polskie boćki, czyli najwidoczniej zebry, gnu i boćki. To najlepsi ziomkowie w Serengeti. Chyba się będzie działo. Do you often see single hyena? Yes, during the day, but when they go to hunt, they call each other. And then they hunt in a pack. In a pack, yeah. Kierujemy się w miejsce, gdzie spożyjemy nasz dzisiejszy lunch. Będzie tam również toaleta. To będzie taki piknik w środku safari. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Właśnie przed chwilą widzieliśmy chyba najmniejszą zebrę w naszym życiu. Dosłownie takie baby, maleństwo. Ja już byłam zdziwiona i zapytałam się Franka, czy takie maleństwo jest w stanie w ogóle podążać za dorosłymi osobnikami. I Frank odpowiedział, że jest w stanie. I taka mała zebra po 40 minutach od momentu narodzin jest już zdolna do normalnego poruszania się, a po 2 godzinach biega już, także niesamowite. A nam właśnie przestało palić auto i Frank musiał wyjść z auta. To nie jest zbyt bezpieczna sytuacja, ale tam gdzieś w tych krzakach jest gepard. I to by było coś niesamowitego, zobaczyć jeszcze dzisiaj geparda. I zawsze czuję taką ogromną presję, kiedy Frank wręcza mi lornetkę i mówi: widzisz? I ja tak się skupiam i się boję, jak mnie zobaczę, to obleję jakiś egzamin, dostanę banie. Mam tam leoparda, który polował właśnie małą zebrę. Teraz chowa się gdzieś w krzakach i czekamy, aż się pojawi. I
moi mili, nasz trzeci leopard dzisiejszego dnia. Zostawił swoją ofiarę na chwilę, teraz musi sobie gdzieś odpocząć, bo zużył ogromne pokłady energii na to, żeby zabić tą zebrę. No i tak to wygląda. No tutaj nikt nie przychodzi i nie karmi tych zwierząt. To one po prostu polują. To są dzikie zwierzęta na wolności. Frank miał któregoś razu zapytanie, o której przychodzą tutaj karmić zwierzęta. Także... No nie, tak to nie wygląda tutaj na safari. To są wolno żyjące, dzikie zwierzęta, które polują, żeby przetrwać. Jesteśmy w obozowisku pośrodku dzikich zwierząt w ogóle. To jest niesamowite. Idzie... Matko, jak mi krapu było. Chodźmy szybciej. Frank, why this site for picnic and for toilet is safe? Is there any reason that it's safe here to walk out of the car? When they make a picnic, they're a little bit elevated, so you can have a view. Okay. If you are the first to arrive, you have to drive around and check before you allow the clients to get out. So we came here, everybody's here, so it's safe. It's not that it's safe every time you come, you need to one make time, sure. One time I came here, it was a pride of lions sleeping there. Really? And the second time I came, I saw a leopard in one of the huts there. Okay, so it's not that it's a safe not place. You need to check first if it's you safe. You have to check first, yeah. Słyszeliście to, ale numer. To nie jest tak, że to miejsce jest bezpieczne. Tutaj po prostu trzeba przyjeżdżać jako pierwsza wycieczka, musi objechać kilka razy dookoła i sprawdzić, czy jest bezpiecznie. The mortality rate during the rain season is higher than the dry season. So the dry season is better for it's lions? It's better because it's easy for them to hunt. The rain season, they have to leave the cubs far away to go to hunt. They lost the cubs, others are getting killed by other lions or leopard or hyenas. But the dry season, like dry season is very easy. When they give birth, a lot of animals, they follow a certain areas to drink water. Ah. That is the hunting targets for the lions. So during the dry season, they are like crocodiles, like ambush predators. Yeah. But they don't hunt, they just wait. Wait, yeah. Until they come for water. No i moi drodzy, tutaj jest miejsce, w którym można wyjść na chwilę. Frank wyszedł, najpierw sprawdził, czy jest bezpiecznie. Poklaskał sobie, nie wiem, czy to wystarczająco. Patrzcie, jaki hipopotamy. Właśnie Frank nam wypatrzył krokodyla, takiego powyżej 2 metrów na oko, ale zapytałem, jaki jest taki w pełni wyrośnięty, no i dowiedziałem się, że krokodyle rosną całe życie. Im starszy będzie, w zależności od pożywienia, jak będzie miał dużo dobrego pożywienia, będzie rósł większy, także nie przestają rosnąć. Tak jak Łukasz. Dasz tu nieograniczony limit jedzenia, gdzie rósł. Jeśli ty chcesz się dowiedzieć na temat wszystkich zwierząt, jakie dzisiaj tutaj widzieliśmy, to możemy pomóc w zorganizowaniu takiego safari z Frankiem, który ma 4 lata koledżu, życie dzikich zwierząt w Afryce. Później 2 lata jeszcze jakiegoś researchu robił na ten temat i ma już 15 lat doświadczenia. Także to jest naprawdę facet, który się na tym zna i od niego dużo się można dowiedzieć. I z takimi ludźmi powinno się na safari jechać. I potrafi wypatrzeć z tak daleka zwierzęta, które się tak dobrze kamuflują, że ja po prostu nie ogarniam tego. Chcielibyście pojechać na takie safari? Napiszcie, kontakt znajdziecie na dole w opisie tego filmu. I zostaw łapkę, lajka, komentarz, suba. Ależ tutaj mamy wielkie stado bawołów. Tam się ciągnie od już jakiegoś czasu, jak jedziemy tutaj. A Frank pokazuje, że one przeszły aż na drugą stronę i zobaczcie, ile ich jest tam, aż wszędzie.
No a tym razem niestety, przynajmniej póki co, nie udało się nam zobaczyć żadnej ofiary, że tak powiem, z bliska. Jedynie ta mała zebra upolowana przez leoparda, a ostatnio dużego bawoła widzieliśmy przy samej drodze. To było w parku Mikumi. Jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie zobaczcie nasze vlogi z tamtego parku, z Afryki, z poprzedniego roku. W tym roku jeszcze nie kończymy, także może jeszcze się uda. Tutaj, moi drodzy, mamy mapę migracji w Serengeti. Frank, can you explain a little bit? Where we are now is Soronera. It's central Serengeti. This is the place where they go to give birth. It's in Serengeti and this is part of Ngorongoro crater. January to April, normally they'd be here. So they shouldn't be here where we can see them. I think because it couldn't rain much. So here there is more food than here. So how the migration goes? When they start moving, they are not going this side. They go here. May and June, they can be at the center, but towards the west, we call Western Corridor. And this is River Gurumeti. So people, when they say, oh, I want to see the crossing, there's only two places to expect, the Gurumeti River and the Mara River. And then goes up July to August, we expect the crossing, river crossing. And they are crossing the Mara River. To go where? Masai Mara in Kenya. So they stay here a very short time, not more than 3 weeks. As you can see, it's a very small area. After 2 weeks, 3 weeks, there's no food. They eat all. After a short time, they start crossing back the same river coming to the Eastern Corridor. And then, slowly after the rain, they go back to the calving. What is the cycle in total is about 8 to 9 months. The rest, 3 months, they stay here. Give birth and to grow there. My powoli kierujemy się na obiad. Pokażemy wam jeszcze obóz. Zostańcie z nami, bo postaramy się porozmawiać z Masajem, który chroni cały ośrodek. Jak oni nas chronią przed tymi dzikimi zwierzętami. Także będzie ciekawie. I czy mają do tego jakąś specjalną broń? Niestety tego dnia Frank otrzymał bardzo smutne wiadomości. Pamiętacie ciało, które było przykryte przy drodze? Niestety okazało się, że to nie była koza. To był mały chłopiec Masai potrącony przez samochód safari. Chłopiec nie zauważył, że jadą dwa samochody i po przejechaniu pierwszego wbiegł prosto pod koła drugiego samochodu. Zobacz koniecznie poprzedni odcinek, do którego link będzie na ekranie końcowym. Patrzcie na to, tutaj są tysiące, setki tysięcy, normalnie jedziemy od jakiegoś czasu. Tutaj za nami wszędzie są gnu, normalnie naprawdę chyba setki tysięcy, bez przesady. A zobaczcie, gdzie my jesteśmy, to jest nasz kemping już. Czyli dzisiaj mamy dosłownie naprzeciwko gości takich. No i moi drodzy, mamy dzisiaj taki oto widok przed naszym domkiem. Tu są normalnie dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy antylop gnu. Migracja przechodzi pod naszym kempingiem. To jest normalnie szok. Mam nadzieję, że nie będą tak muczeć cały wieczór, bo się nie wyśpimy. I tutaj jest nasz obóz. To jest tutaj, przed naszymi oczami. Wielka migracja się rozgrywa na żywo. Tysiące zwierząt migrują, idą wraz z rytmem natury, z rytmem pół roku, jedzą. I ten cykl trwa każdego roku 9 miesięcy. Przez kolejne 3 miesiące mają czas, żeby rodzić dzieci, wychowywać je do tego momentu, aż będą zdolne podążać śladem dorosłych osobników. I ruszają dalej. I cykl zaczyna się na nowo. A my teraz udamy się na herbatkę ciepłą i kawkę, podziwiając właśnie ten widok. Think of Serengeti is that the lion was killed by rivals. Okay, so he didn't die out of being old. No, he was killed by other males. When he's getting old, that's normal. When a male is getting old, he cannot compete with other strong male lions. So they rarely die in a natural way. They usually get killed by other, by competition. By competition, also by hyenas. Okay, they cannot defend anymore, so they are easy target for hyenas. Yeah. And that's what you said last time on our trip to safari, that also most of the other animals, when they get old, they rarely die natural way. They usually are easy target for predators. Yeah, exactly. So the lion, in Poland they call him the king of Serengeti. He was popular because he had a record. Like when he was born, they were tracking him where he is, what he's doing. Okay, so that's why he got so popular. Yeah. But you didn't call him here king of Serengeti. No. Did he have a name? He says Bob Jr. Bob Jr., yeah. Bob yeah? Jr. Okay, yeah. Bob Jr. He probably killed him when other males too.
So now he get what he did before. That's yeah. The nature of survival the survival of the fitness. Good night, Asante Sana. No i jesteśmy.